Napisała do mnie Monika i opisała mi całą swoją sytuację. Wszystko, co wydarzyło jej się w życiu. I była to seria nieszczęść. Pech za pechem. Jeden, kolejny i kolejny. I napisała wtedy do mnie: Pani Mario, na pewno jest tak dlatego, że pochodzę z biednej rodziny, mieszkam w małej miejscowości, nie mam szans ani na dobre wykształcenie, ani na dobrą pracę, nie mam szans na to, by moje życie kiedykolwiek się zmieniło. Pochodzę z rodziny wielodzietnej i na pewno nie jestem w stanie uzyskać coś od moich rodziców. I wtedy powiedziałam jej to samo, co mówię do Ciebie dzisiaj. Że to Ty decydujesz, czy nadal karmisz tego czarnego wilka, który mówi: pochodzisz z małej miejscowości, więc nie masz szans. Nie masz wykształcenia, więc nie masz szans. Źle wyglądasz, według jakiejś normy, więc również nie masz szansy. Nie masz bogatych rodziców, więc Ci się nie uda. Ale możesz dokładnie teraz to zmienić. Dokładnie teraz zacząć karmić tego białego wilka. I to on poprowadzi Cię do właściwych ludzi, do właściwych sytuacji, do właściwych miejsc, do właściwych rozwiązań. I tak wtedy doradziłam Monice. I w tym momencie Monika ma swoje własne gospodarstwo agroturystyczne w tej małej miejscowości, prawda? Jest weganką, oferuje wegańskie posiłki, ma całe grono cudownych, wspaniałych klientów, którzy odwiedzają ją przez cały rok. I jest szczęśliwa, jest spełniona. I ostatnio napisała do mnie: Pani Mario, każdego dnia patrzę na moje życie zupełnie inaczej niż wówczas. Dziękuję za to, że moja szklanka jest do połowy pełna. Dziękuję za to, że mój biały wilk mnie prowadzi. Wierzę w to, że mój biały wilk został mi wysłany przez siły wyższe.